Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Krzysiu. A ja Marta. Jesteśmy na kanale Enjoyment Family. I dzisiaj mamy sporo spraw w domu do zrobienia przed terminem cesarskiego cięcia. Termin już jutro, więc będziemy się teraz zbierać, pakować ostatnie rzeczy. Już wcześniej spakowana została walizka i tak dalej, ale jeszcze tam jakieś parę rzeczy brakuje. Musimy teraz jeszcze uzupełnić plan porodu. Krzyś dzisiaj jeszcze kupił wanienkę, bo tego nam brakowało. Wiatrołapie stoją dwie paczki, które sobie też rozpakujemy. Zaczniemy sobie od planu porodu, żeby to już mieć z głowy i włożyć do wszystkich dokumentów, które za chwilę będę przygotowywała. Oczywiście ja zrobiłem listę rzeczy, które musimy zrobić jak zawsze, bo ja kocham robić listy, żeby tak móc sobie odhaczyć wszystko i wiedzieć, że mam wszystko zrobione. Marta się zawsze z tego śmieje, ale później i tak korzysta, jeszcze zagląda, co tam jeszcze jest. No. Też sobie zrobiłam listę. Zrobiłaś tę listę? No mam. Wczoraj robiłam listę, dzisiaj robiłam listę. Jak odkreślam, to się uspokajam, że coś robię. No widzisz, mówiłem ci. No kochanie, to musimy robić teraz co rano. Jak wstaniemy, to będziemy robić listę na każdy dzień. A nie, to nie ma sensu. Coś się spowszednieje i w ogóle... Już nie wiem, jak zadowolić mojego męża. Trzeba tylko w wyjątkowych momentach zrobić listę, jak jest taki dzień jak jutro. Jutro zobaczymy młodego po raz pierwszy. Jezus Maria, no niesamowite to jest. On bardzo już chce. Mam wrażenie, że jeżeli my go nie wyciągniemy, to on sam przez... po prostu roztarga się i dzień dobry. No, także jutro już go zobaczymy, już nie mogę doczekać. A tymczasem zabieramy się za plan porodu. Plan porodu generalnie możecie sobie znaleźć albo czasami jest na stronie szpitala, w którym będziecie rodzić, albo po prostu w internecie bez problemu znajdziecie i tam są po prostu do odznaczenia pytania. No tylko nie rozumiem tego, czasami tego planu porodu. Ja też nie. Dlaczego w każdym planie porodu jest inna ilość pytań? Tak, jedne są też takie inne pytania. Na jednej stronie A4, a na drugiej jest na przykład 7 stron A4 pytań. Tak, tak. Nie rozumiem tego. Ja też tego nie rozumiem. Imię i nazwisko moje czy dziecka? No twoje. Tłaszcząca podczas porodu. To wiemy, że to będę ja. Znaczy w naszym porodzie niestety, kochanie, będziesz oglądał wszystko przez szybkę. Tak? Mhm. A jaka ta szybka jest? Za drzwiami. A jest tam krzesełko? Nie wiem, tego już nikt nie zapytał o krzesełko. Jak nie mógłbyś zapytać, czy jest tam krzesełko? Ej, a ja mogę być w jakimś dresie? Ja nie chcę jechać tam w dżinsach. Bo... kochanie, jedź w czym chcesz, byle nie w majtach. Chciałabym rodzić w swoim ubraniu. Nie ma to dla mnie zupełnie znaczenia. Ja nie wiem, ktoś jest przywiązany do koszuli, którą kupił dzień wcześniej i nigdy w niej nie chodzi, to jest jakaś szczęśliwa koszula? No, a może ktoś ma szczęśliwą koszulę, a w sumie może, nie będę się śmiała. Może mieć. Są takie szczęśliwe koszule, ja niestety takiej nie mam, więc obojętne mi to. Lecimy dalej z pytaniami i wrócimy do was. Chcę rodzić z bliską osobą, doulą. Doula. Doula to jest taka osoba, jak nie wiem, czy oglądaliście opowieść podręcznej. To jest coś w stylu pod jego okiem. No dokładnie, jeżeli ktoś ogląda ten serial na HBO, to będzie wiedział, o co chodzi. Ale tak nam się to kojarzy trochę. Plan porodu za nami. Tam masz chyba ten spis. Nie mam spis treści. Może skreślić plan porodu. Mamy chyba 13 punktów albo 12 do zrobienia. Ja mam włosy jeszcze mokre, będę je potem... Właśnie wyglądasz przepięknie. Tak ślicznie, świetnie. Się ułoży tak, jak ci się podoba, jak i włączyć tą muzykę. No. Taką. Spakować Marto, gdzie to jest? Nie ma tutaj planu porodu. No to trudno, daj. O nie, nie mam co skreślić. Jak to nie ma? To co napisz i skreśl. Plan porodu jest. Jest? No. Tak. Dobrze. Co tam jest od góry? Zanieść walizkę do samochodu. Dobra, to lecimy z walizką. Pytanie do ciebie mam. Czy w walizce jest już wszystko? Nie. Nie. Butelka. W końcu wybraliśmy taką butelkę. Mamy też zwykłą wodę, ale wzięliśmy też tą butelkę filtrującą. Ta z Brity jest bardzo fajna. Do wybrania Duffy albo Brita, ale ta, zaraz wam pokażę. Słuchajcie, ta jest taka mega solidna. Ma taki dziubek. Tutaj wszystko fajnie się pije i tak dalej. I mogę ją od razu zatkać i tak dalej i też nalać sobie wody. A w ogóle najśmieszniejsze, bo ja byłam pewna, że ta woda się filtruje, jak się nalewa. I jakie było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że wlewa się tu wodę i ona się filtruje dopiero wtedy, jak ją pijecie. Płach! Będziesz już pić pierwszy dzień? Wiem, że będziesz napita. Jedną tą małą wodę możesz mi dać do torebki takiej przy sobie.
Torebkę dopiero będziemy ogarniać, dobra. Ale mogę ją wyciągnąć, bo tam pójdzie. Dobra, ładowarka, słuchawki. Tutaj. Położyłeś je tutaj do środka. Tak. Jest jeszcze jedna taka mniejsza torba. Tak? To idź, wpakujemy to. No, idź, zobacz. O, teraz tak. Tak. Dobra, idę szukać torby. No ja widziałem. Marta się 30 razy przebierała w różne torby i teraz znajdź odpowiednią. Wszystko na mojej głowie, wszystko. Znalazłem. No to masz. Widzisz, jaki jest jej zdolny chłopczyk. Pokaż mi rzeczy dla Mikiego, żebym jeszcze mogła sprawdzić wszystko. Ale mi się odbija tymi pierogami. Pierogi nie są dla mnie. Aktualnie. Totalnie. To jeszcze były? Dzisiaj już nie są. U nie, nie dobrze mi po pierogach. Trzeba wziąć jeszcze jedne śpioszki. To jest to. Albo dwie. No bo jestem, ale jeszcze... A to po co przeglądamy tą walizkę? Żeby zobaczyć, czy wszystko jest, tak? Chce mi pomóc, a i tak będzie. Możesz też wziąć jedne skarpetki. Krzyś kursuje góra-dół. Jedliśmy obiad chwilę temu. Teraz wezmę i... Spakuję też psiusza Lindy. Właściwie tylko Alitę, bo Dalia zostaje w domu. Ale Alita może tyle nie wytrwać. Więc muszę spakować ją do mamy Krzysia. Generalnie chodzi tylko o jedzenie, no bo przecież Alita bez jedzenia to byłoby tragedia. Dotarliśmy do pokoju Mikiego i robimy pakowanie. Tutaj w oczach maluje się panika, ja widzę. Sorry, że szumi wiatrak, ale jest mi bardzo ciepło i duszno. Mamy spakowane nosidełko, także czeka. Tata weźmie. Tata weźmie. Tata weźmie i zobaczymy, czy to będzie z tym, czy bez tego. Wkład. Tak, czy wystarczy po prostu kocyk, bo na przykład będzie ciepło. Teraz ubranka na wyjście. To już takie duże bierzesz? Już taki duży będzie? Nie, to jest 56. Dobra, tu masz dres. To musimy zabrać na dół. No to jeszcze twoje ubrania. Boże, może jakąś mniejszą koszulkę. Nie masz się w co ubrać, co? Nie mam. No nie możesz sobie sukienki wziąć na wyjście? Musisz mieć takie ubranie? Wszystkie mam w praniu. Jesteśmy już... O, uderzyliśmy się brzuszkami. Martuś, to jest ten dzień, kiedy poznamy Mikołaja. No, Jezus Maria, no dobrze, masakra. Zbieramy się, już będziemy zaraz wyjeżdżać, jeszcze zawieziemy Alitę do mamy. Tak. Dalej nie zostaje w domu, bo ona jest na tyle ogarnięta, że może zostać sama. Ja jeszcze sprzątam. Bo mama powiedział, że nic nie posprząta. Nic. No nie będzie sprzątał, jak sobie gdzieś tam ten. Nic. Sprzątam tyle, ile mogę, żebym się nie przestraszyła, jak wrócę. To jest taka zestresowana i cieszę się jednocześnie, bo to o to chodzi, że już mnie tak męczy, że bardziej się cieszę, niż jestem zestresowana, ale jednak gdzieś ten stres jest. Jeszcze śniło mi się wszystko, o, takie miałam durne sny, że szok. Jezu, a ty, kochanie? Jak się czujesz? Normalnie, gdyby nie Mikołaj w środku, to miałabym spięty żołądek. Ale mam go gdzieś tak od paru miesięcy. Wszystko będzie w porządeczku. No. Boże. Boże. To... Zobaczymy dzisiaj nasze bobo, to co się rusza we mnie, wyjdzie na świat. To jest takie dziwne, jak się człowiek zastanowi, że niesamowite. Ale powiem wam, jedyne co, tak się cieszę z tej cesarki, że to jest cesarskie cięcie, a nie poród naturalny. To, że jest to zaplanowane, że jedziemy dzisiaj, no nie, a nie czekamy, aż pęknie balon i poleją się wody i po prostu na chybcika jedziemy do szpitala. Mnie to tak uspokaja, jestem z tego tak szczęśliwa. Zbieramy się, jedziemy, może już będziemy jechać, co? No dobrze, posiedzimy u mamy trochę, nie? No, zajmijmy się czymś, bo tak teraz już się tak wydaje, już się że... spakowaliśmy, jesteśmy gotowi, teraz tak chodzimy tylko i czekamy, aż będzie minuta za minutą. Ja tylko dosprzątuję, chwilę temu frezarki poukładałam, kosmetyki sobie poukładałam, zaraz zacznę przekładać w półkę, tak jak nie powiedzmy. O matko, pokażę ci, gdzie mam buty, bo jak mi może zejdzie opuchlizna ze stóp, to w końcu założę sobie Adidasy. Dobrze. Wszystko mamy, bym potrzebowała. Komórkę spakowałaś? Tak, mam w torebce. Sprawdź, czy masz dowód osobisty w tym, w portfelu. Masz markera do zaznaczenia Mikołaja? Nie. Mogę wziąć, ale on się chyba zmywa. Sprawdzimy, czy się zmywa. Czy da radę się umyć tak szybko. Bo musimy sobie Mikołaja zaznaczyć, żeby nam jakiegoś innego dzieciaka nie dali. Kochanie, ty masz to zadanie, bo ja będę za kotarkami. Ty masz to zadanie patrzeć, czy to jest... Nie możesz mrugnąć. Masz patrzeć, czy to jest nasze dziecko.
mam psychozę. Jedną z wielu. Krzyżyk na stópce. Albo napisz na jednej stópce Marta, a na drugiej Krzyś. Jesteśmy tacy durni. Nie, to się nie zmywa. No to się nie zmywa, bo to jest dopływ marker. Dobra, idziemy. Dwa dni temu urodził się Mikołaj. Właśnie jadę Martę odebrać. Już po wszystkim. Nareszcie będziemy wszyscy w trójkę razem. Już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że szybciutko wyjdziemy, że to nie będzie długo trwało i jak najszybciej będziemy w domu. Mikołaj dostał 10 punktów, także super. Nie ma żadnej zaskoczki, bo jednak jest chłopczyk, czyli nic się nie zmieniło. Nie musimy zmieniać napisu. Marta czuje się dobrze. Ja co światła do was mówię. Jak tylko mam czerwone światło, to coś mogę powiedzieć, bo nie będę mówił podczas jazdy. Marta była bardzo dzielna. Już po 4 godzinach sobie goniła normalnie. Także szaleństwo. Pierwszy dzień w domku. I zobaczymy, jaka będzie reakcja psiuszaków. Love.